Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj ma być szybko, tak sobie powiedziałem. Postaram się samego siebie trzymać w tych ryzach mówienia, bo czasami się gada, to nie o to chodzi. Ma być do rzeczy. Przede wszystkim testujemy nowy mikrofon. Mam nadzieję, że słyszycie 300 razy lepszy, co oznacza oczywiście, że 300 razy częściej będziecie się zgadzać z moimi opiniami, no i będę miał 300 razy więcej subskrybentów. To jest wiadome, o tym to w ogóle nie ma co mówić, wiadoma sprawa. Natomiast krótko i bez żadnych takich jakichś dodatkowych wpływów, może wpływy to złe słowo, oczywiście myślę o podpisaniu przez Tymek z Mariusza Grabowskiego i MB Promotions Mateusza Borka kontraktu z Telewizją Polską na następne 3 lata, 6 walk w ciągu roku minimum, bo może będą jakieś specjalne projekty, łatwo policzyć ile to jest. Sprawa oczywiście ważna dla polskiego boksu, natomiast nie do końca muszę się z wami zgodzić z tą opinią, że to jest w ogóle jakiś nieprawdopodobny szok w systemie. Wielu fanów przysyła mi takie informacje, co teraz zrobi Wasyl, załamał się i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że nie do końca powinniśmy na to patrzeć, bo oczywiście fajnie jest patrzeć na temat tej, oglądać tą twitterową, może nie rywalizację, to jest za dużo powiedziane, przepychankę Mateusza Borka z Andrzejem Wasilewskim, natomiast tak naprawdę to jest fajne na 5 minut i jestem pewien, że obie strony się na ten temat ze mną zgodzą. Ważne jest, co z tego wynika dla kibica, bo ja zawsze mówię, że ci, którzy są na forach społecznościowych, to część z nich to kibice, którzy są tylko i wyłącznie na forach społecznościowych, natomiast jak przychodzi taka czy inna dyscyplina, czy koszykówka, czy piłka nożna, czy boks, no oni po prostu tego nie oglądają. Im wystarczy to, że są na forach społecznościowych. Natomiast właśnie dlatego ważne jest dla mnie to, że ta poprzeczka zostaje podwyższona dla obu stron. Bo cały czas mówiło się o tym podwyższeniu poprzeczki, kiedy była podpisana umowa Andrzeja Wasilewskiego chyba 2 lata temu, w kwietniu 2018 roku z Telewizją Polską, o tym, że ta poprzeczka podskoczyła wyżej, mamy platformę do pokazywania boksu kibicom, kibice na tym zyskają. Ja zawsze jestem po stronie kibiców, doskonale o tym wiecie, promotorzy są fajni, koledzy są fajni, natomiast kibic i pięściarz sam jest najważniejszy. Ja bym chciał, żeby na tym, co się w tym momencie stało, czyli podpisaniem przez Marka Szkolnikowskiego tego nowego kontraktu na 3 lata z Mateuszem i z Mariuszem Grabowskim, wynikało coś dobrego dla polskiego sportu. Ta poprzeczka, o której mówiłem, jeśli chodzi o Andrzeja Wasilewskiego, miała zostać podwyższona, te gale miały być coraz lepsze, okazja do pokazania się szerszej liczbie widzów. Teraz przeskakuję do Mateusza Borka. Wierzcie mi, to jest presja większa w tej chwili. Moja opinia, bez żadnych rozmów z Mateuszem Borkiem, bo żadnych rozmów na temat tego, co było wczoraj, zupełnie nie mieliśmy jednego SMS-a. Słownie wymieniliśmy, nie wiem, 15 słów w tym SMS-ie było. Nic wielkiego, nic ważnego. Natomiast dlatego chciałem zrobić coś na gorąco. Nie wiem, może Mateusz próbowałby mnie przekabacić na swoją stronę i tak dalej. No, ja sobie nie sądzę, ponieważ za długo mnie zna, jestem za stary na to, żeby zmienić moją opinię. Jaką mam, taką mam. To już przy mnie zostaje. Wracając do Mateusza Borka i co to oznacza dla MB Promotions i dla kibica. Zacznijmy od MB Promotions i Tymeksu. Oznacza to, że ich gale muszą być jeszcze lepsze niż były w tej chwili. Bo do tej pory była to taka dyskusja, często nie mamy takiej możliwości, nie mamy platformy. W tej chwili to odpada. W tej chwili to odpada. Tej nie powiem, że wymówki, ale argumentu już nie ma. Ta strona MB Promotions i Tymek, czyli Grabowski i Borek. Oni tego nie mają. Jestem pewien, że jeden i drugi doskonale sobie z tego zdają sprawę i lubią wyzwania. Znam jednego i drugiego, jednego mniej lat, drugiego strasznie dużo lat. I wiem, że po prostu są to ludzie, dla których jest to, no nie powiem, że jest to jakiś taki motywacja, który będzie ich pchała dalej, natomiast tylko i wyłącznie skorzysta na tym kibic. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo o ile była ta rywalizacja, o której mówiłem, twitterowa, to bezpośredniej nie było, bo były dyskusje, my mamy takie możliwości, wy mamy takie możliwości, często to słyszeliście lub widzieliście, czytając wypowiedzi obu panów na Twitterze. W tej chwili możliwości, podejrzewam, są takie same. Nie znam dokładnie warunków kontraktu Mateusza Borka i Tymeksu w porównaniu do kontraktu z Telewizją Polską, jaki ma Andrzej Wasilewski, ale powiedzmy, że jest to równe pole gry. Zakładam, że jest to równe pole gry, to w tej chwili ta wymówka odpada. W tej chwili tylko to, co potrafisz zrobić,
co potrafisz przygotować, sprzedać kibicom i uzyskać pozytywną ocenę kibiców, będzie się liczyło. To jest naprawdę poważna sprawa dla jednego i dla drugiego. Nie tylko dla Andrzeja Wasilewskiego, a ja nie wiem nawet, czy bardziej nie dla Mateusza Borka. Także on nie ma łatwiej teraz, moja opinia, możecie się nie zgodzić oczywiście, on będzie miał trudniej. Dlatego, że jeśli masz jakiś tam poziom, który sobie ustaliłeś, teraz masz możliwości, żeby do tego poziomu dobić, no to wymówka wypada. Niektórzy pod taką presją pękają, inni taką presję lubią. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Bardzo ważna część tego, co słyszałem na konferencji prasowej, to fakt, że będzie stawiane mocno na młodzież. To jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Ja zawsze mówię, że to jest bardzo fajnie oglądać dzisiaj Errola Spence'a Juniora, oglądać Ryana Garcia, wielu, wielu pięściarzy, którzy dzisiaj są może nie na topie, znaczy jeśli chodzi o Garcia, bo jeśli chodzi o Errola, to jak najbardziej. Natomiast jeszcze fajniej jest śledzić tego pięściarza, jak nikt o nim nie wiedział. Ja podejrzewam, że sporo tych gal, bo słyszę, że mają być gale MB Promotions i Timexu stawiające na młodych pięściarzy. Część z was pewnie powie, ale ja nie mam pojęcia, kim jest ten gościu. No, co to są za jacyś tam, nie będę tu używał jakichś negatywnych określeń, ale kim są ci ludzie? No, słuchajcie, no 4 lata temu nikt tak za dobrze nie wiedział, kim jest Errol Spence Jr., czy 5 lat temu. Natomiast ja pamiętam, i pewnie spora część z was, która miała możliwość oglądania faceta gdzieś, który gdzieś tam walczył, może na undercarcie, mówić, fajnie go obserwować. Naprawdę to jest super przeżycie w każdym sporcie oglądać gościa, który się tak super rozwinął. Ja pamiętam Marcina Gordata, jak grał i nie grał w Phoenix Suns. I fajnie go było później oglądać i w Orlando, i w Waszyngtonie. To było taka fajna ciągłość. Także jeśli część z tych gal, które będziecie widzieli, czy część pojedynków na tych galach, które będziecie widzieli, będzie na zasadzie, kim są ci ludzie, nie będę tego oglądał, może zostańcie przy telewizorze, bo to na pewno warte. To jest ciekawa taka dynamika będzie, ponieważ jak doskonale wszyscy wiemy, w internecie nic nie ginie i przeszłości się nie wytrze tak łatwo. Nie zawsze Mateusz i Tymek zgadzali się z tym, co się dzieje w telewizji polskiej, jeśli chodzi o komentowanie walk i tak dalej, i tak dalej. To też jest kolejne wyzwanie dla jednej i dla drugiej strony, zrobić tak, żeby to było uczciwie wobec kibica. Bo na koniec, tak jak powiedziałem, najważniejszy jest ten kibic i mam nadzieję, że z tego połączenia, to już w tym momencie trzech firm promotorskich na jednej stacji telewizyjnej wyjdzie dużo dobrego. Bardzo ważna rzecz, często pomijana wśród tych, którzy oceniają walki. Ten, który pokazuje tą walkę, to nie jest promotor. A Telewizja Polska czy Polsat, które pokazywało walki, to nie są stacje telewizyjne, które urządzają walki. One je pokazują. Przypadek taki, że telewizja była jednocześnie promotorem, z tego co pamiętam, jeszcze za moich czasów, już za moich czasów Stanów Zjednoczonych, to był Rudy Bella, kiedy był szefem HBO Sports. Praktycznie wtedy HBO było promotorem, bo to on ustalał, kto będzie walczył, ustalał kartę walk i tak dalej, mówił to czy tamto. W dalszym ciągu, nie wiem w tej chwili, jak to jest w telewizji polskiej, domyślam się, że jakieś tam, czy w ogóle w jakiejkolwiek telewizji w polskiej, telewizja ma wpływ na to, kto będzie walczył, bo to nie jest tak, że dostarczy ci jakikolwiek produkt i telewizja mówi, nie ma problemu, tu jest czek tych trzech gości, co tutaj, nikt nie wie, kim oni są i tak naprawdę nie wiadomo, czy to są goście z pływania synchronicznego, czy to są pięściarze, no ale czek zapłacony. Na pewno jakaś tam kontrola wewnętrzna lub sugestie ze strony stacji telewizyjnej, w tym przypadku telewizji polskiej, będą, że to nie będzie wolna Amerykanka, dajemy wam 2 godziny programu, czy ile, poproszę o czek. Nie wierzę, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast w dalszym ciągu, to co powiedziałem przed chwileczką, rozgraniczmy to, co jest pokazywane przez stacje telewizyjne, od tego, co robią promotorzy. To ich odpowiedzialnością od początku do końca jest zestawienie takiej karty telewizyjnej, która by przyciągnęła widzów, którzy są w ostateczności tymi najważniejszymi, którzy oceniają. To tyle na bieżąco. Mam nadzieję, że test mikrofonu wyszedł super. Na pewno będą jakieś niedoskonałości, natomiast idziemy do przodu, jak widzicie, wszyscy idą do przodu. Gratuluję wszystkim, którzy biorą udział w tym projekcie, zaznaczając, że
Oczywiście wszystko na papierze wygląda doskonale, plany są takie czy inne, genialne, wszystko zostanie zweryfikowane i tak powinno być, jak mawia Tomasz Adamek i wszyscy inni dookoła, którzy pięściarze, którzy mają pojęcie, cokolwiek mówisz teraz, cokolwiek zapowiadasz, ma niewielkie znaczenie. To samo musisz pokazać w ringu, czy to samo w tym przypadku musisz pokazać organizując galę. Tyle na